się z tego faktu, iż właśnie zaczęliśmy kształcenie na kierunku ochrony środowiska, czyli dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest to nowość, nie mieliśmy do tej pory w ofercie takiego kierunku. W związku z tym postanowiliśmy pokazać światu, że Dolnośląska Szkoła Wyższa zaczęła zajmować się też innym problemem, problemem ochrony środowiska, odnawialnymi źródłami energii. Dlatego zorganizowaliśmy tę konferencję, zaprosiliśmy prelegentów z firm, instytucji, które z nami współpracują, które uczestniczyły w tworzeniu koncepcji kształcenia na tym kierunku ochrona środowiska, z którymi blisko współpracujemy. Wiele osób myśli, że robimy to, bo ktoś nam zapłacił. Na ulicach często właśnie padają pytania, czy my jesteśmy opłaceni przez jakiś, nie wiem, warzywniak albo przez jakąś korporację, która handluje jakimiś zdrowymi rzeczami. Nie, nikt nam nie zapłacił, jesteśmy absolutnie przyjaciółmi, którzy zdecydowali się, że musimy zrobić coś dla świata. To jest nasz wkład w pokój na świecie. Weganizm jest w dużej części wkładem w pokój na świecie. Jako firma City Brand objęliśmy patronatem to wydarzenie. My na co dzień zajmujemy się inwestycjami w odnawialne źródła energii. No i jakby z tego względu, że na co dzień staramy się propagować inwestycje, no to takie wydarzenia dla nas są naprawdę bezcenne. Ciekawe wystąpienia, szczególnie we Wrocławiu dużo informacji o smogu, o otoczeniu, w którym żyjemy. Te konferencje muszą funkcjonować, tak? W Polsce, na świecie, przekonanie ludzi na temat w ogóle odnawialnych źródeł, problemów klimatycznych pewnie jest jeszcze niewielkie, chociaż stale rosnące. Tego typu spotkania, tego typu miejsca służą temu, żeby po prostu powszechniać te idee.